Obecny rząd stoi za stworzeniem grupy tzw. haterów na Twitterze. To jest udowodnione. Zaczynasz w tym momencie uzależniać się od systemu. Wielu by musiało założyć klub niespełnionych oczekiwań i się tam dopisać. Tylko to jest również praca ponad 15 tysięcy lobbystów. Pół miliarda złotych na lobowanie w kwestii gazu. Wyobraź sobie, że jesteś uczciwym, biednym Polakiem. Ale boję się, że życie polityka to jest ciągła presja. Plucie na kogoś nic nie zmieni. Pierwsze słyszę, że potrzebne są jakieś komuś podpisze. Prędzej się PiS dogada z TEO niż z Konfederacją, więc poczekajmy. Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, Służ, Dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. No i znowu Państwa serdecznie witam. Dzisiaj druga część spotkania. Z Grzegorzem Płaczkiem. Tydzień temu zajrzyjcie w piątek, o 17, była pierwsza część. I tam rozmawialiśmy o takich luźniejszych rzeczach. A teraz jak Grzegorza dopytam, jak on sobie radzi w tej nowej rzeczywistości powiązanej z polityką. I wiecie, ja tu polityków do siebie na kanał nie zapraszam nigdy. Grzegorz jest jedyną osobą, bo, bo po prostu się znamy, lubimy i, i chciałem z innego, spokojnego punktu widzenia pokazać. Na spokojnie, bez takiego napięcia, jak to faktycznie jest. No i żeby nie obrażać się, żeby w komentarzach nie wypisywać głupot. Bo jak będą mnie przyjazne takie napastywy to i tak wybale, Więc dodam do ukrytek i tam sobie będziesz sam pisał, sam czytał i to wszystko, co możesz. Wiesz, że nigdy jeszcze nie usunąłem od momentu. jak witam Polaków, jak zawsze pyszna kawa. Wiesz, że nigdy nie usunąłem żadnego komentarza nieprzychylnego, Aha. nigdy. Ja z kolei jestem zdania, że jak ktoś jest wariatem, to niech sobie pisze. Okay. A ja wywalam, <laughs> bo to jest moja przestrzeń, a nie grupa dyskusyjna. Więc albo się podoba, albo nie, a jak nie, to idź dalej. <laughs> Ale usuwacie czy ukrywacie? Ukrywamy gościa. I on sobie a, tam pisze, dobrze. pisze, czyta sam. A wiesz, zanim rozpoczniemy tak na dobre, <laughs> a wiesz o tym, że, i to jest potwierdzone od, jednej, yy, yy, od jednego z posłów, że obecny rząd stoi za stworzeniem grupy tzw. haterów na Twitterze, to jest udowodnione. Aha. A PiS idąc do władzy, oczywiście pozdrawiam wszystkich, również tych, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, i nie, nie teraz mówiąc to, nie kieruje się żadną niechęcią, tylko Aha. opisaniem, jest udowodnione również, że partie idące do władzy podczas kampanii wynajmują, bądź tworzą grupę tak zwanych troli, których zadaniem jest głównie oczernianie w komentarzach kontrkandydatów. Naprawdę? Do partii. No tak, to jest wystarczy wygooglować i poczytać. Ale oni są naszymi dobroczyńcami wszak. O. Ba, na samym końcu stawiam tezę, że za ich pracę ktoś musi zapłacić, a ten ktoś musi mieć zlecenie od albo od partii, albo od rządu, czyli za to wszystko płacić również na końcu ty. Nie chciałbym. Ale nie wiem, czy władza cię o to zapyta. Dałbym na nieobodatkowaną zrzutkę. <noise> no to ja, 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 ja jak nie wiem. Grzegorz. Inna rzeczywistość. Często poza domem. E, pełno oczekiwań, pełno niespełnionych oczekiwań e, Twoich e, przychylnych ludzi kiedyś. E, wielu by musiało założyć klub niespełnionych oczekiwań i się tam dopisać. No, czy my mamy mieć prawo. Oczekiwać wobec polityków rzeczy, bo wszyscy wiemy, że czas na zmiany. O tych zmianach pomówmy. Oczywiście, że wszyscy mają prawo tworzyć kluby rozczarowanych, zwłaszcza, że patrzymy na ostatnie kilkadziesiąt lat. Ta niemoc, bo ja często też chcąc walczyć czuję niemoc, zresztą ta niemoc również wynika często z rozmów z innymi moimi kolegami albo tymi, którzy kandydują do Sejmu to wszystko wynika z tego, że nas po prostu wciąż jest mało. Yy, czy się komuś podoba, czy nie, żeby coś zmienić, to trzeba mieć władzę. Yy, czyli to tak jak w rodzinie. Ty możesz rozmawiać z żoną, na samym końcu ktoś z was musi podjąć decyzję. Nie będę tutaj pytał, kto podejmuje no, żona. decyzję. No przecież, oczywiste. Yy, I tak samo jest tutaj. Yy, tak długo, jak nie masz większości, czy się to komuś podoba, czy nie, to większość rządzi. Czyli nie zawsze większość musi mieć rację, nie zawsze większość musi reprezentować interesy polskie, ale ci, którzy mają większość, będą decydować o tym, jak będzie wyglądała uchwała czy ustawa, przepraszam, czy jakie rozporządzenie wyda jeden czy drugi minister. Trzeba wyjść trochę z tej wiejskiej i popatrzeć, że bardzo często, coraz częściej, Unia Europejska zmienia to, w jaki sposób kraje członkowskie mają prawo, zdaniem Brukseli, funkcjonować. Czyli my poniekąd trochę tracimy, niestety, tej suwerenności. Coraz częściej decyzje są wydawane przez komisarzy w Brukseli. Coraz więcej informacji ze Strasburga. No i my to potem musimy wykonywać. Ale trzeba pojechać sobie na chwilkę do Belgii i zrozumieć, że Bruksela to nie tylko osoby, które tam pracują i podejmują decyzje, tylko to jest również praca ponad 15 tysięcy lobbystów. Nie wiem, czy wiesz o tym, ale w Brukseli pracuje na co dzień 15 tysięcy osób, których głównym zadaniem jest lobbowanie na Brukselę. Nie słyszałeś nigdy o tej liczbie? No, ale mój, ko mój, ktoś... mój kobiór to jest około 4 czy 5 tysięcy mieszkańców, tam gdzie ja mieszkam w tej no. gminie. Pomnożę tą moją gminę razy trzy i wyobrażę sobie, że każda z tych osób jest profesjonalnie działającym lobbystą. A lobbysta to? A lobbysta to jest osoba, która naciska na tych, którzy tworzą prawo w celu, w celu wywarcia takiego wpływu, który będzie... Zgodny z linią firmy, która stoi za lobbystą, no to się środki. Nie O, nie, niezliczone. No to są środki takie, o których my nie mamy mówimy o największych korporacjach na świecie. Więc więc, żeby skończyć ten wątek, 15 tysięcy osób codziennie naciska na kogoś w Brukseli, żeby wyszła jakaś dyrektywa, żeby wyszło jakiś, jakiś dokument, który na samym końcu zostanie przesłany do krajów członkowskich i nasi potem często e, z, Wskutek podpisanych wcześniej umów albo wskutek podpisanego traktatu, wcześniej chcąc, nie chcąc, najczęściej chcąc, muszą, muszą doprowadzić do tego, że to prawo zostanie wdrożone. Czy to Są... głupie? Znaczy, to jest idiotyczne. Głupie to tak, jakby nic nie powiedzieć. <noise> Natomiast tak to niestety, tak niestety działo. Mało tego, wyobraźmy sobie również, że najczęściej osoby. Które tworzą prawo w Unii Europejskiej, to nie są posłowie. To nie są osoby, które są demokratycznie wybrani ani na, na, w Polsce, jak będą eurowybory, to te osoby tam idą i głosują najczęściej. Natomiast o tym, jak wygląda prawo, to tworzą to prawo osoby, które nie są politykami. W takim otoczeniu nie są, nie są wybranymi posłami demokratycznie. No, zastanówmy się, tak? Zadajmy sobie takie najbardziej podstawowe pytanie. Po co ktoś tworzy jakąś nową ustawę na temat. Jakiś, który jest idiotyczny. Gdzie jest ten zalążek? Kto doprowadza do tego, że taka ustawa powstaje? Przecież to nie jest tak, że ty się budzisz jako poseł i ach, dzisiaj sobie napisz jakąś ustawę. Ureguluje sobie na przykład, czy ty możesz mieć wiatrak 300 metrów od domu, czy 500. No, ktoś musi wpaść w ogóle na problem, że teraz my będziemy rozwiązywać jakiś problem. I najczęściej rozwiązywanie tego problemu jest skutkiem tego, że ktoś wcześniej stworzył ten problem. Politycy są idealni. Najpierw twórz problem, a potem go sobie rozwiąż, tak, żeby był na, na, najlepszy dla ciebie. Na, dla przykładu. Nie wiem, czy wiesz, w 2029 roku, jeżeli się nic nie zmieni, każdy nowo budowany dom w Polsce będzie musiał mieć za, zainstalowaną na dachu fotowoltaikę. Słyszałeś o tym wcześniej już? Nie. No to właśnie się dowiedziałeś. Nie 2029 nie. rok, to jest za 6 lat. Teraz pytanie. Czy się z tym zgadzamy, czy nie, czy to jest ekologiczne, czy nie. Pytanie. Kto na to wpadł? Dlaczego od 2029, a nie na przykład 2315? Dlaczego każdy dom, a nie dlaczego tylko na przykład szkoły i instytucje publiczne. Dlaczego w Niemczech, powstaje prawo, nie wiem, czy też już słyszałeś, są plany, że będzie, że nie będą wydawane. Zgody w takiej formie jak obecnie na budowę domów jednorodzinnych, dlatego że one w momencie rozbiórki za bardzo niszczą i produkują CO2. No teraz pytanie: czytasz to pierwsza myśl komuś nieźle odbiło, ale potem zadawać sobie trzeba pytanie, kto to wymyślił i dlaczego to wymyślił? Był szał z wymianą, z wymianą, z wymianą pieców na bardziej ekologiczne. Najpierw był węgiel, potem jako groszek, potem to wszystko już było niedobre. Potem miały być piece gazowe. No to wszyscy się rzucili, nie tylko zresztą na Śląsku, na wymianę pieców. Potem się pojawiła potrzeba, obecnie trwa fotowoltaiki, a jeszcze w międzyczasie pompy ciepła. Ale, gdyby popatrzeć, ja stawiam taką tezę, gdyby popatrzeć, kiedy zaczęły być tak zwane te wszystkie programy, dotacje na wymianę pieców gazowych, to to był rok około między w Polsce mniej więcej 2016-2017. Jakby popatrzeć rok wcześniej, to nie wiem, czy słyszałeś, że na sam, na sam lobbying firmy związane z producenci kotłów gazowych i ten cały, ten cały przemysł wydał pół miliarda złotych na lobowanie w kwestii gazu w Unii Europejskiej na poziomie Brukseli. I nagle się potem okazuje, że rok później. Polski rząd ogłasza dotacje na wymianę pieców gazowych i jest szal przez 5-6 lat przy w Polsce. I to jest coś, co musimy zrozumieć. Na ile my jesteśmy, jesteśmy suwerennym krajem, na ile my decydujemy, co ja mogę za chwilkę w ogródku zasiać, a na ile to jest kwestia, że ktoś od góry lobbybuje i realizuje własne po prostu zwyczajne gospodarcze interesy. Nie, to jest przeciwko ludziom wszystko, a nie dla. Nie, to nie jest przeciwko ludziom, to jest za tym, żeby inne firmy zarabiały pieniądze. A tam są prezesi, którzy mają się dobrze. Ale to nie może tak być. Zapraszam na wiejską. Posłuchajcie Zmień mi ten Co kraj, słuchajcie tak. Być. i razem na To naprawdę nie powinno tak być. Co się tak nie godzi. Słuchaj, 40 milionów ton węgiel, śląsk. I nam mówią, że my musimy redukować. W tym samym czasie Chiny w ciągu jednego tygodnia wydobywają tyle, ile my tutaj głównie na śląsku przez tydzień. Przez rok, przepraszam. Czyli my rok, tamci tydzień. Oni zwiększają, w sensie oni. Chiny i Azja zwiększa wydobycie co roku, a, nam, a my mówimy, że, że, nam, że my niszczymy klimat i że teraz będziemy budować, co akurat się zgadzam, jako pewną alternatywę elektrownie jądrowe. Ale wyjdzie znowu pan, pan premier czy minister klimatu i powie, że my teraz będziemy budować elektrownie jądrowe. Ale już nikt się na przykład nie zastanowi na tym, że średnia elektrownia jądrowa, a mówię to jako to Ślązak, bo się tymi tematami interesuje, będzie produkować odpad. To nie jest tak, że elektrownia jądrowa nie ma, nie produkuje odpadu. Nie, no jest, jest tam uran i coś z tym trzeba zrobić. No i teraz są znowu dwie, dwie opcje. No, to Proszę jako Polak mi odpowiedzieć. Za, za czym byś optował? Pierwsza opcja to jest to, że jak masz odpad, on jest absolutnie radioaktywny. Absolutnie. To idziemy teraz sobie za tym, co robi Francja, czyli na przykład... Zakopujemy te 30 około ton tego ubytku, mówimy o rocznie, to jest około 30 ton z jednej elektrowni. Kopiemy dziurę na kilkaset metrów i zakopujemy taki, nazwijmy to płyn, paliwo, paliwo resztkę, na uwaga, kilkaset tysięcy lat. Czy może robimy coś, co robi na przykład co robią Niemcy albo, albo Belgia? Ma, mamy odpad, wysyłamy to niestety i to politycznie jest nie do udźwignięcia. Do Rosji. 95% te, tego odpadu przekształcamy. Z powrotem przewozimy to na przykład do, do, do Niemczech i ponownie wdrażamy to w, w, w produkcję. Co, jaką decyzję podejmujesz? Nie wiem. A no właśnie. A my, musi, a my, w sensie jako politycy, czy jako posłowie, jako musimy to wiedzieć. I teraz. Jeżeli ty na przykład, no to jest idealny przykład, jeżeli ty jesteś z wykształcenia ekonomistą, to ty nie masz pojęcia na temat tego, jak budować elektrownię, no więc musisz kogoś zapytać. Musisz albo założyć jakąś komisję, albo musisz jakiejś firmy, jakąś firmę zapytać, jak to zbudować, jak to zrobić. Ja bardzo upraszczam schemat, ale żeby pokazać pewne nasze problemy. I teraz jeżeli na przykład pójdziesz do amerykańskiej firmy, a taka najprawdopodobniej technologia zostanie zastosowana właśnie w Polsce, no to wiadomo, że Ameryka zakopuje. Ale jakbyś w tym czasie, być może zapytał o np. niemiecką firmę, no to być na przykład, dali technologię, że nie będziesz zakopował potem tych odpadów, tylko będziesz robił recykling tego. No, i tutaj się znowu pojawia ten cały schemat, że na samym początku są zawsze potężne interesy, bo rząd niczego nie buduje własnymi rękami, tylko ktoś musi to wybudować. A żeby wybudować, to musi wiedzieć co. A żeby co, no to ktoś musi pokazać ekspertyzę, a kto, kto będzie tą ekspertyzę przygotował, musi znaleźć firmę, A te firmy już lobbują w Unii Europejskiej, najczęściej, że to one chcą to wszystko robić. No i to jest, to jest, wit witaj przygoda. No ale z tymi lobbystami to mnie zmartwiłeś. Jak może być ale, 15 tysięcy Ale to tylko, Ale się... jeszcze oprócz tego jest ponad się, 1000 czy 2000 firm zawodowych lobbysty, lobbystycznych, o których dzisiaj nie mówiłem, którzy też na co dzień lobują. No proszę cię. Może... Życie. Ciekawe, czy ktoś lobbuje za przemysłem spożywczym. No jasne, no proszę cię. Dlatego jemy to, co jemy, bo wylobowali coś tam. No tak, nie chcemy takiego świata. No ale żeby to zmienić, to co? No to muszą być yy, osoby, które powiedzą głośne nie, ich będzie ich tyle yy, i tak dużo, że w momencie, kiedy trzeba będzie coś przegłosować albo coś wdrożyć, yy, to powiedzą nie. Po drugie, to muszą być osoby w takiej liczbie, że jak będzie rozmowa w Sejmie o, yy, o tym, kto zostanie ministrem, kto będzie wydawał rozporządzenia, kto będzie rzecznikiem praw obywatelskich, kto będzie rzecznikiem praw dzieci, kto będzie premierem i kto będzie budował rząd, to to muszą być osoby z tej grupy większe i znaczniejsze niż są teraz, którzy po prostu będą mieli w nosie to, jaka korporacja stoi za jakąś decyzją, tylko będą myśleć cały czas o Polakach. No i to jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie to, to zorganizować. No ja wiem, ale ja chcę wierzyć, że większość osób, które do polityki poszły, to oni wtedy byli na takim może etapie jak ty teraz, że mieli bardzo dużo dobrych chęci na zmiany. Szli z nadzieją, że będą zmieniali Rzeczywistość, że to będą mieli wpływ na to, żeby coś poprawić, bo jakoś trudno mi uwierzyć, że oni tam poszli z jakąś premedytacją i takie to mieli wyliczone, że tam idą dla siebie. Myślę, bo że... ich, jeśli szli z takim dobrym nastawieniem, że chcieli być pomocni zmieniać, to kto ich potem stłamsił, tak, że, że to się nie no dało. Pytanie, po, pytanie na, na ile politycy są ideowi, czyli idą tam, żeby coś zmienić a na ile to jest po prostu dla nich praca taka na zasadzie, tak wiesz, prowadzisz przedsiębiorstwo, to wiesz z pewnością, że są osoby, które robią coś z pasją, ty robisz te swoje wypieki z pasją i rozmawialiśmy na ten temat i hmm. wierzysz pewną ideę, wiesz, że to jest coś zdrowego, wiesz, że pomagasz ludziom i, i to jest ta głębia twojego, ten, ten tak zwany core business, ale są też tacy, z pewnością takich znasz, którzy też pieką chleby. Ja, ja wiem, ale oni dobrze zaczynali. Okej, okay, ale być może znasz też takich, którzy poszli tylko i wyłącznie i założyli ten biznes z tak. myślą. No właśnie. I tak samo wygląda świat Aha. polityki. Są tacy, którzy poszli tam i wykorzystują system, wykorzystują możliwość po prostu godnego życia, mhm. bo bycia posłem z pewnością to jest również gwarancja godnego życia, ale są również tacy, którzy są uzależnieni od systemu. Dlatego, że wyobraź sobie, że jesteś uczciwym, biednym Polakiem. Nie biednym takim, że dostajesz non stop dotacje z rządu, ale jesteś biednym. I nagle dochodzisz do wniosku, że zaczyna się po prostu bardzo irytować to, jak ktoś krzywdzi Twoje dzieci, mówimy o krzywdzeniu na poziomie systemowym, czyli rządowym, i mówisz, dobrze, chcę zostać posłem. No to teraz, żeby zostać posłem, to poza tym, że musisz mieć coś do powiedzenia i musisz się spotykać z ludźmi, to musisz przeprowadzić tak zwaną kampanię. Żeby przeprowadzić kampanię, to muszę rozczarować wszystkich. Potrzebne są gigantyczne pieniądze, a ty ich nie masz. No więc co ty możesz zrobić? Możesz albo wziąć kredyt, no bo potrzebujesz pieniądze, żeby wykupić baner w Katowicach za kilkadziesiąt tysięcy złotych na miesiąc. Albo musisz kogoś poprosić o pieniądze. Możesz prosić ludzi, no ale jak nie, masz, nie jesteś popularny, jak... Ludzie ci jeszcze nie mają prawa uwierzyć i zaufać, no bo nagle doszedłeś do wniosku, że chcesz żyć do polityki, no to niewiele pewnie tych pieniędzy, środków zbierzesz. No więc musisz ich szukać po rynku. No i przychodzi do ciebie na przykład taka korporacja, tak sobie wyobrażam, albo ktoś ze spółki Skarbu Państwa, albo ktoś z jakiejś fundacji, która jest podporządkowana rządzącym i mówią, będzie pan zadowolony, my wpłacimy na pana... Na pana y, kampanię. Y, przecież to jest absolutnie normalne, że takie rzeczy się dzieją, ale pan w pewnym momencie będzie musiał się lojalnością y, wykazać. No bo my nie namarne teraz będziemy prosić dyrektorów, żeby ten wpłacił 17, a ten 7 tysięcy złotych. I ty zaczynasz w tym momencie uzależniać się od systemu. Dlatego, że ty wiesz, że jak ty tam wejdziesz, to chcesz potem kontynuować albo swoją misję, albo swoją przygodę, albo z. Swoje życie, po prostu zawodowe. No więc wiesz, że nie możesz zrobić niczego, jeżeli mówimy o nieideowych posław, yy, niczego, co wywrócić ten wózek, na którym właśnie jedziesz, bo za trzy kolejne czy za cztery kolejne lata będziesz miał kolejną kadencję. Czyli idzie się wtedy do pracy, mając wszystkich gdzieś i robi się karierę dla siebie, rodziny. No bo je, jeśli już trzeba być komuś podporządkowany później. No, to, to w Ameryce tak jest, że oni tam się wpłacają, wpłacają, A w Polsce i mają tak obietnice wsparcia. Wiesz, to, jest, to jest tajemnica polisznela. Ludzie o tym nie chcą słyszeć, ale tak jest. Wystarczy popatrzeć na przykład na panią byłą panią premier Siedło na jej przygodę w Europarlamencie. Przecież to był ogromny skandal, już niewiele osób na ten temat pamięta, jak W ciągu jednego dnia czy tygodnia kilku wysoko postawionych pracowników w Orlenu wpłaciło taką samą kwotę. Pan obajtek, pan prezes obajtek nie widzi w tym żadnego problemu. Pani, pani premier unika, unika odpowiedzi, też nie widzą. przecież każdy jest wolny, każdy mógł wpłacić. No wyobraź sobie sytuację, że nagle wiedzieliśmy. To czy oni mi nie wpłacili? No i widzisz. I pytanie: uzależnia się od systemu? Oczywiście, ponieważ wiesz, że jeżeli będziesz, będziesz lojalny wobec systemu, nie będziesz wyciągał brudów, będziesz przymykał oczy. To ty przetrwasz i będziesz być może w tym za chwilkę 20-30 lat, a na samym końcu być może system cię doceni i jeszcze zostaniesz w dodatku europosłem. Wiesz, co my tego nie wiemy. Tacy ludzie, którzy o polityce wiedzą niewiele, nie interesują się, my nie wiemy, że tak to funkcjonuje. Nie? My chcemy wierzyć, że wszyscy poszli, bo chcieli pomagać, bo chcieli nie się o nas troszczyć, chcieli dobrze, tylko nie wyszło jak zwykle. Dlatego potem się zastanawiamy, no a czemu temu miało, kolejnemu miałoby wyjść. Bo, bo no, każdy chciał dobrze, a nikomu nie wyszło. Nie? To, to... Pytanie, jest ideowy, wiesz, no, tak. właśnie, pytanie, kto jest, ile jest ideowców i tacy też tam są. Ale jak nie pozwolić się stłamsić i nie zostać tym podporządkowanym, no bo jednak presja zarabiania, czy, czy bycia przez kimś wspartym, no, no to jest fajne, no ktoś mnie wesprze, no, chciało potem by się odwdzięczyć i, i potem, no, trudno się zachować takim czystym od tego. Co, to pytanie, co chcesz zrobić jako poseł, tak mi się wydaje. Bo są posłowie, którzy, nie chcę teraz nikogo obrazić, ale sam osobiście takich znam, którzy niewiele zrobili. Poza tym, że to, co musieli. Ale są też tacy, którzy poświęcają naprawdę dużo energii, czasu e, i duży, du, duży e, taki rodzinny dyskomfort właśnie pojawia się z tym, że oni są bardzo rzadko w domu. E, ale oni po prostu zwyczajnie pracują, bo realizują pewną swoją misję, realizują pewną chęć zmiany. No, ale ponieważ ich jest wciąż za mało... Jest, jest ta fala tych osób, które są częścią systemu. Są posłowie, którzy pobrali kredy, kredyty na własne kampanie i potem oni muszą spłacić te kredyty. Tajemnicą są jest również to, że posłowie za to, żeby być wysoko na listach, również że tak powiem, dorzucają się do, do funduszu wyborczego. O tym się powinno głośno mówić. Ludzie muszą zrozumieć, jak wygląda ten system i jak on działa. Od strony tak zwanego back office'u. Jeżeli, jeżeli tego nie zrozumiemy, to ludzie będą zawsze rozczarowani tym, że nie dochodzi do jakiejś zmiany, dlatego że do tej zmiany albo ma nie dojść, albo trzeba zobaczyć, kto jest na początku tej decyzji, że do tego ma nie dojść. No, nie, nie wierzę w to. Nie, nie wierzę w to, że nas na szczycie piramidy o nazwie PIS stoi pan prezes Kaczyński i to pan prezes Kaczyński decyduje, bo ma lepszy albo gorszy dzień o tym, jak ma wyglądać edukacja w Polsce, czy jak ma wyglądać kwestia energetyczna. No nie, no. są na pewno jakieś naciski z góry, z, z, z zagranicy, są naciski różnych krajów. Pamiętajmy również, że tym też z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju musimy pamiętać. Są jeszcze służby obcych obce wywiady. No to przecież no, trzeba by było być oderwanym od rzeczywistości, żeby tego nie widzieć. Ja dlatego jestem mocno zaniepokojony tym. Nie, nie interesuję się na co dzień polityką, więc nie wiem, czy doleciało do Ciebie już, ale we wrześniu tego roku osoby, które niekoniecznie są Polakami, będą mogły pracować w urzędach publicznych. I oczywiście znajdą się tacy, którzy powiedzą, trzeba pomagać, znajdą się tacy, którzy powiedzą, trzeba pomagać, ale uważajmy, ale również się znajdują takie osoby, które mówią, uważajmy również na to, żeby za chwilkę, wprowadzając takie rozwiązanie, nie wprowadzić możliwości łatwiejszej penetracji polskich urzędów przez służby obcego wywiadu. O tym też trzeba pamiętać. No, każde państwo ma jakieś. jakieś swoje indywidualne interesy, i no, musimy się też przed tym wszystkim obronić. Tak samo jak my mamy swoich, nazwijmy to, agentów za granicą, bo no, jesteśmy funkcjonującym dużym państwem w centralnej części Europy, tak samo potęgi takie jak China, Rosja, Ukraina, Stany Zjednoczone i wiele innych też mają swoje ukryte interesy, żeby wiesz, coś sobie ugrać w Polsce. To jest, nie mówiąc już o Brukseli. Chyba lepiej jest nie wiedzieć tych wszystkich rzeczy. Tak sobie myślę, bo my żyjąc zwyczajnym życiem do pracy i, i jakieś tam malutkie rzeczy się dzieją przy okazji, nie mamy o tym pojęcia i nie są to wiadomości dla nas jakieś takie. Może coś nam rozjaśnia, ale na pewno nie pomaga jakoś inaczej. Nie wiem, czy lepiej. To, to wygląda gorzej jeszcze. Jak się wie? potem to wszystko wie. Ja dlatego też zauważam w takiej gronie osób mi bliskich, że bardzo często rozmowa o polityce jest... Kończy się tym, że ktoś patrząc się w telewizor mówi, ale ten jest głupek, ale ten jest taki, ale ten, a nie ten jest taki. Plucie na kogoś nic nie zmieni. No wiadomo, to, to, że ja będę mówił, że ten polityk jest moim zdaniem oderwany od rzeczywistości, albo ten jak mógł taką podjąć decyzję, nie zmienimy rzeczywistości. Ta decyzja hmm. została podjęta. Pytanie, co zrobić, żeby albo gdzie zrozumieć, gdzie jest początek tej historii, że ktoś podjął taką decyzję, a nie inną. No Ja wiem, ale ja myślę, że też ty, przyjdzie na ciebie czas, że będziesz się musiał zmierzyć z jakimś lobby. Albo ale ja już się zmierzam. Do szczegółów no, podawać wiedzisz? wolałbym nie. Wiedzisz? Ale już się zmierzam, oczywiście. No, no Ale do. No wiesz, no... No jak to potem rozwiązać? chodzimy Chodźmy twardo po ziemi i no wyobraź sobie, że hipotetycznie ja nie mówię o czymś, o czymś złym w sensie lobowaniu, że ktoś chce mnie przekupić. To nie o to chodzi. Tylko jeżeli masz jakiegoś kandydata na przykład, nie wiem, w, w Poznaniu, we Wrocławiu, czy w Gdańsku, gdziekolwiek. I jest to osoba, która być może ma bardzo duże szanse, żeby sięgnąć po mandat poselski, no to ty jako, jeżeli mówimy o lobbystach, no to Wiadomo, że się zaczyna interesować taką osobą, no bo ta osoba za chwilkę być może właśnie będzie miała wpływ na to, jak będzie życie, jak będzie funkcjonowanie w twoim kraju wyglądać. I teraz ja bacznie się, ja zresztą wiele rozmów już takich też mam z osobą, gdzie byłem uwrażliwiany na to, żeby się bacznie przypatrywać tym, którzy się pojawiają w mojej przestrzeni. I Ja widzę takie osoby, ja też mam z tyłu głowy informację o taką zasadzie: w dziwnym momencie się ktoś pojawił mi w życiu, ale również mam osoby, które wydawało, właśnie to, wydawało się, że są przychylne. A w momencie, kiedy zwiększyłeś prawdopodobieństwo zostania posłem, i to nie dotyczy tylko mnie, ale też moich kolegów, z którymi na ten temat często rozmawiam, oni też do, dostrzegają, że jakieś środowisko nagle się od ciebie odcina i zaczyna Cię absolutnie atakować. Pytanie dlaczego? Co takiego się wydarzyło, że komuś zależy na tym, żeby Cię na przykład oczernić? Bo się okazało, że już nie będziesz przydatny, tak jak się wydawało. Albo będziesz przydatny komuś innemu. Właśnie. <laughs> o, matko. Jak my mamy z tym żyć? <laughs> Kochać się, przytulać i się cieszyć naprawdę codziennością, no. bo wszystko się i tak zmienia w momencie, kiedy. No. Zdrowie podupada, więc. Tak. Inaczej się też patrzy, tak jak ja już przekroczyłem 60, i wydawało tak. mi się jeszcze niedawno, że jeszcze tyle można zrobić, tyle przewrócić, tyle coś tam. Ja, ja się już nie rozwijam jako firma, ja już pracowników nie mam nawet. I, i teraz tak. widzę taki spokój. Jak ktoś mówi o presji, to ja się pytam a co to ta presja? <laughs> I żyjemy zupełnie innym życiem, ale boję się, że życie polityka to jest ciągła presja. Ciągłe na to wygląda. zmaganie się z oczekiwaniami i ciągłe. I zawsze pod co najmniej połowie podpadłeś. Dlatego, <grym> oczywiście, no w moim przypadku, jeżeli się związałem ze środowiskami Bliskimi Konfederacji, to podpadłem 83% osób nie jest za konfederacją, <grym> czy, czy tam tak mniej więcej na, na, na głosujących, nie ludzi głosujących. No i wtedy cię postrzegają już nie jako Grzegorza, tylko jako konfederację. Tak, Grzegorz się sprzedał, oczywiście, ale to tak działa. No tak po prostu to działa. Tak? No tak, ale to pytanie, no, czy idziesz z podniesioną głową i mm -hmm. wiesz, co robisz, czy u, ulegasz presji albo się załamujesz, wiesz, jest wielu polityków. Niech, nie, nie wypada też zmieniać nazwiska wymieniać, bo to są zawsze też tragedie rodzinne, ale są przecież polityk, politycy z pierwszych stron gazet, którzy mają za, za sobą próby samobójcze, no, o tym mm -hmm. się często nie mówi, bo to temat niewygodny, zwłaszcza jeżeli jest związany ten polityk, na przykład z władzą, Obecną. Mm -hmm. Natomiast to też wynika z tego, że nam łatwo krytykować, a my rzadko kiedy widzimy w tych posłach ludzi, mm -hmm. takich zwyczajnych, a my jesteśmy na co dzień też, wiesz, mężami, żonami, rodzicami. No, wiesz, jesteśmy <laughs> też zwykłymi, normalnymi ludźmi. Aha. Mamy takie same problemy, czasami nas zęby bolą, czasami chcemy nam się spać. No, to nie jest tak, że my jesteśmy robotami. Można no. oczywiście mówić jak robot, można się zachowywać jak robot, ale to nie jest człowiek. Wytłumacz nam e, osobom, które się na polityce nie znają, przyjdą teraz te wybory. No i ty jesteś e, w Katowicach i mówisz, że ten Morawiecki nieszczęsny jest w Katowicach? Tak. No i teraz... E, i nieszczęsny ile jest to ty taki... powiedziałeś. No, obserwując, dla mnie nieszczęsny. I teraz obserwując te inne rzeczy, inne osoby jeszcze, ile jest takich numer jeden w Katowicach? No tak. tak, bo to też trzeba zrozumieć, że e, ja... E, I później kto może na, na kogo głosować i, i czy to jest, dotyczy województwa, miasta. Dobrze, już tłumaczę. Tego Mamy w Polsce wiemy. okręgi. Tych okręgów jest ponad 40. E, właściwie 40. I teraz ja jestem tak zwaną jedynką w okręgu katowickim. Ale uwaga, okręg katowicki to nie tylko Katowice, ale to są również Mysłowice, Tychy, Siemianowice Śląskie, Ruda Śląska, Chorzów. Mikoł jest... Mikołów? Nie, już nie. nie. Mikołów jest, jest inny okręg. I ja mam na przykład taką sytuację, że ja mieszkając w Kobiurze, mając za lasem Tychy, jak ktoś z Kobiura pójdzie i będzie chciał zagłosować na kogoś z Konfederacji na przykład, to mnie tam mojego nazwiska nie znajdzie, dlatego że to już jest inny okręg. Mhm. Więc ktoś będzie musiał na przykład... przyjechać. I każdy okręg ma jedynkę? Każdy, każdy... okręg ma różne listy. Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska. Ale wszystkie te startujące partie. Wszystkie te, którym udało się zarejestrować i zgłosić oficjalne list, li, li, listę swoich kandydatów. Na liście kandydatów z Konfederacji, czyli z tej mojej, która naj, naj, najbardziej mnie interesuje, jest, są 24 nazwiska. W okręgu. W okręgu. Ja będę na, jako lider jedynką, ale ja musiałem zadbać o to, żeby stworzyć, została ona rzeczywiście stworzona, została lista, 20 stworzona 24 kandydatów na liście Konfederacji. To jest bardzo dużo, bo to muszą być uczciwe osoby, oddane osoby, sprawdzone osoby, są tak zwane parytety. Nie wiem, czy słyszałeś, że układając listę kandydatów, mhm. musisz za zachować parytet, czyli wystarczającą liczbę kobiet. I jakie procentowo jest ten parytet? Ja no, my, my będziemy, nie chcę szczegółów zdradzać, ale, ale parytet utrzymujemy. Ale ale nie jest łatwo z, znaleźć wystarczającą liczbę kobiet odważnych, które chcą wejść do polityki, które, które chcą zostać posłem. Nie no, jest łatwo. I się nie dziwię. I ja byłem odpowiedzialny za to, i każdy z liderów w całej Polsce, z różnych partii, mamy zawsze wszyscy te same problemy. To nie jest tak, że mężczyzn jest zawsze bardzo dużo chętnych, natomiast kobiet zwykle jest mniej. I teraz, co zrobić musi każda partia, żeby móc zgłosić swoją listę do takich wyborów? No bo jeżeli dojdzie do tych wyborów, nie wiem, 15 października bądź później, to zależy od, od tego, kiedy pan. Prezydent Duda ogłosi te wybory. No, jak mu każą. To ty powiedziałeś? <gry> to. Żeby zgłosić listę, będziemy mieć około każda partia, każda jedna i każdy jeden okręg w całej Polsce. będzie mieć około dwóch tygodni na to, żeby zebrać tak zwaną listę poparcia, czyli wystarczającą, wystarczającą liczbę podpisów od Polaków w danym okręgu. I ta liczba wynosi nie mniej niż 5000 tysięcy nazwisk. Czyli innymi słowy, za dwa tygodnie najprawdopodobniej ja i moi kandydaci oraz sympatycy Konfederacji Sympatycy też tej przestrzeni wolnościowej będziemy mieli dwa tygodnie, żeby zebrać minimum 5000, tysięcy, a zwykle musimy to mieć około 6 czy 7 tysięcy, bo potem komisja odrzuca tutaj jakiś coś się nie zgadza, tutaj nie ma podpisu, tutaj jest niewy, nie, coś, coś niewyraźne i tak dalej. Jeżeli nie, z, nie, z, nie zbierzesz 5 tysięcy osób, a to nie jest tak prosto zebrać 5 tysięcy osób, bo na tych listach, uwaga, jeszcze musi być PESEL, a ludzie często przy sobie nie mają dokumentu, nie mają dowodu osobistego. Ale 5 tysięcy osób, które? Które chcą poprzeć to, że na przykład w przypadku Konfederacji, Konfederacja ma wystawić listę w okręgu katowickim. No więc wszyscy mają bardzo mało czasu i my wszyscy bierzemy się do pracy i... Chodzimy, zbieramy, krzyczymy, robimy cokolwiek, żeby zebrać te 5000 tysięcy podpisów. W przypadku takiego bezpiecznego każdy limitu, każdy okręg. Tak, czyli ja w okręgu katowickim muszę zadbać o to, żeby lista konfederacji zebrała i żeby wszyscy przynieśli do biura konfederacji w Katowicach 5000 tysięcy podpisów, a najlepiej 6000 tysięcy, bo tak się mówi, że 6000 tysięcy podpisów. Jeżeli jesteś pisem. Jeżeli jesteś koalicją obywatelską, która od 20 lat rządzi, na zmiany oczywiście, no to wiadomo, że masz już ogromne struktury, masz spółki skarbu państwa, masz, masz urzędy, po prostu idziesz, mówisz, podpis, 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 no tak, tak to działa. Natomiast sytuacja, jeżeli idziesz oddolnie, no to możesz tylko i wyłącznie liczyć na, na ludzi, zwyczajnie na ludzi. Dlatego my teraz robimy, co możemy. Na szczęście nie wygląda to źle yy, i budujemy tak zwane strukturę dobrych osób, niekoniecznie konfederatów, osób takich z mojej przestrzeni, gdzie jak będzie te dwa tygodnie start, to ktoś przyjdzie i powie, wiesz co, to ja ci 10 podpisów na listę konfederacji przyniosę od moich znajomych, a ja ci przyniosę 20, a ja 100, a ja 3, bo my będziemy mieć bardzo mało czasu i musimy tę listę zarezerwować. Teraz partia, która nie zbierze tej, tej, tych 5 tych czy 6 czy 7 tysięcy podpisów, może być w kłopotliwej sytuacji, jeżeli więcej niż połowa wszystkich okręgów w Polsce nie zbierze tych pięciu tysięcy minimum podpisów, dlatego że ona nie może w całej Polsce zgłosić siebie jako partia startująca do, do Sejmu. No to jest coś, co jest wielkim wyzwaniem zawsze dla takich mniejszych, powiedzmy sobie, partii. Czy znaczy, teraz właściwie wygląda na to, że jesteśmy trzecią partią w Polsce. Natomiast dla każdego, dla każdego okręgu, każdy, dla każdej partii jest to coś, co wymaga pracy. To jest, to jest końcówka sierpnia, jest mało czasu I, i jeszcze raz zwrócę na to uwagę, że czasami ktoś nawet przyjdzie i powie, o ty ja się podpiszę, czy ma pan PESEL? A, nie mam. dowodu też A no, wiemy, mam. do którego, gdyby te wybory miały być wtedy? Najprawdopodobniej to będą to dwa te ostatnie tygodnie sierpnia. To można zbierać sierpnia. do? Dwa tygodnie, tygodnie ostatnie sierpnia. Najprawdopodobniej to będzie tydzień w lewo, tydzień w prawo ten, ten okres. Czyli, aha. Ja na przykład zachęcam do, do tego wszystkich, żeby nawet jeżeli nie są bierz, miłośnikami Konfederacji, to żeby po prostu zwyczajnie pomogli, jeżeli, jeżeli chcą odsunąć od władzy kogokolwiek innego i nie ma żadnej jakiejś innej alternatywy. I teraz zobacz, bo to jest coś również, co Polacy muszą zrozumieć. Partii, jak partii malutkich grup, jest w Polsce cała masa. To nie jest tak, hmm. że są tylko ci, którzy widzimy, których widzimy w telewizji. No i teraz, jeżeli zbyt dużo będzie małych partii, nazwijmy to wolnościowych, które będą wierzyły, że one teraz zbiorą podpisy w całej Polsce i ta ukradnie w cudzysłowie oczywiście, 300 podpisów, ta 1000, ta 60, ta do... to w tym samym czasie utrudnia się to partiom wolnościowym większym zbieranie podpisów, no bo ktoś potencjalnie głosuje na jakąś partię niszową, która yy, yy, obiecuje ludziom, że oni wejdą do, yy, do yy, Sejmu. No nie wejdą. Ale od zawsze tak jest. Od zawsze. No, ale ja nie widziałem tak. nigdzie, żeby ktoś jakieś podpisy No bo podpisy nigdy zbierał. nie pomagałeś, no, bo, no właśnie, bo to tak działa. No po dwa tygodnie i wszyscy po domach, No dobrze, chodzi, ale to nas jest pełno, że, że my nie wiemy, ale ty nie widzieliśmy, nie No oczywiście, nie no tam, no system robi wszystko, żeby właśnie nikt nie wiedział. Stąd taka, I, takie często czy, pytanie, które się pojawia... ja mam 60 lat pisze, słyszę, że potrzebne są jakieś komuś podpisy. No, oczywiście. Żebym ja oficjalnie mógł się pojawić w Okręgu Katowickim najprawdopodobniej 15 października na liście... To w moim całym okręgu katowickim muszę od osób, od osób zameldowanych w okręgu katowickim zebrać 7 tysięcy podpisów. Znaczy minimum 5, ale my mówimy, że, że celem jest dla nas 7. Mm -hmm. minimum. No ale w Katowicach to akurat może być łatwo, ale no te, te takie. No łatwo, inne okręgi, jeżeli masz ludzi do pomocy. Ale są hmm. trudniejsze okręgi, umówmy się. Oczywiście, <laughs> oczywiście. No. Więc dlatego taka teraz, być może ludzie zrozumieją, dlaczego się mówi, że trzeba budować struktury. No właśnie, te struktury tych ludzi, tych sympatyków partii albo polityków, te struktury są potrzebne po to, że jak przyjdzie do tych dwóch tygodni zbierania podpisów, to ludzie muszą wyjść w teren. I są tylko dwa tygodnie na zebranie. Tak. tak. Więc małym partiom to nie jest, to nie jest tak prosto zebrać nie 7 tysięcy zebrania. podpisów. No. Nie, no liczę, że No małe, no wiesz, wy jeszcze, no ale takie wcale blisko progu wyborczego, no nie do czy coś. No. I, I to w ilu okręgach, jak jest 40, mówisz, musi być zebrane, żeby być? Żeby cała partia tak. w całej Polsce w 21. Czyli ponad więcej połowa. niż połowa, tak. Jeżeli 21 okręgów zbierze nie mniej niż zweryfikowanych przez komisję no. 5 tysięcy podpisów, to wtedy z automatu cała Polska ma zarejestrowaną Dobrze, partię. Dobrze, a też od tego, w ilu okręgach się zebrało podpisy, zależy ilość posłów. Czy potem z tych I ilość 20... posłów potem ostatecznie będzie zależało od wielu czynników. I te osoby z tych okręgów, gdzie się nie zebrało już, nie są brane pod uwagę? Nie, nie. W przypadku, jeżeli mamy 21... To dalej wszyscy są brane. To wszyscy. Cała, okay, cała okay. Polska jest wtedy pokryta w każdy okręg. 40 okręgów wchodzi Aha. wtedy do, do wyborów. A teraz ilu będzie potem posłów na końcu, czyli jak mówimy o tych wyborach parlamentarnych, no, no, no. że ludzie idą, pokazują dowód osobisty, robią krzyżyk i tak dalej, to y, po pierwsze ma na to wpływ, ogólny wynik wyborczy w całej Polsce danej partii, czyli na przykład, czy Konfederacja będzie miała 13, 15 czy 20. I ten wynik całościowy w całej Polsce, czyli jak zliczymy wszystkie okręgi, ma wpływ również na to, ilu posłów z danej listy, czyli na przykład w przypadku moim tej Konfederacji, będzie miało szansę przy osiągnięciu bardzo dobrego wyniku wyborczego, swojego, indywidualnego z imienia i nazwiska, będzie miało, w stanie, będzie miało szansę wejść do Sejmu jako poseł. Bo jeżeli całość na przykład konfederacji, pewnie tak nie będzie, będzie miała 6%, to wtedy najprawdopodobniej z okręgu śląskiego, czy nie najprawdopodobniej, tylko tak będzie, wchodzi jedna osoba, ta z największym wynikiem. Natomiast jeżeli cała konfederacja na przykład będzie miała 18 czy 20% poparcia, to jest duża szansa, że trzy najlepsze wyniki z okręgu katowickiego wchodzą do Sejmu. Czyli wchodzi, bardzo sobie życzę, ja plus dwie kolejne osoby, które zdobędą najlepszą liczbę mhm. głosów. Dlatego często się mówi, że lista musi być silna. Ludzie zwykle nie się, którzy się nie interesują polityką nie rozumieją często, co to znaczy, że lista musi być silna. Lista musi być na tyle silna, żeby były nazwiska przycią przyciągające uwagę innych, bo jeżeli będą silne nazwiska, czyli ta osoba przyniesie tysiąc głosów, ta 3000, na tą 15 zagłosują na tą 30 to łącznie te wszystkie wyniki potem dają szansę wejść do, 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 do Sejmu. No nie zawsze z... wchodzi jedynka. Aha. Nie Ale zawsze. Mi, ty, z, twojej, z waszej listy w Katowicach jest 24 osoby. Wy jesteście między sobą konkurentami? Oczywiście. No zawsze tak. To jest, to jest cała zabawa. Gra o tron. Aha. Czyli masz listę. Wiesz, do, w przypadku do... jedynki silnej, w przypadku silnej jedynki, ee, na przykład Konrad Brekowicz w, w Krakowie, na przykład... No to wiadomo, że to już jest poseł, który ma już taką historię ze sobą i już jest tak rozpoznawalny, że, okay, że, że w środowisku wolnościowym i konfederacyjnym jest tak zwanym trudnym do przeskoczenia, czyli jest bardzo mała szansa, że inne osoby zbiorą więcej głosów, no bo, mm. bo to jest rozpoznawalne nazwisko. Czy na przykład Krzysztof Tuduj we Wrocławiu? To są obecni już posłowie. Ci posłowie mają zawsze pewne fory, i to jest tak po prostu to wszystko działa. Ale przy dużej partii, tu jest cała zabawa, na przykład PiS albo Koalicja Obywatelska, no to przy takim wyniku jak na przykład 25-35% poparcia, to przy dużych okręgach mogą wejść jedynka, dwójka, trójka i czwórka. Czyli nawet może wejść czwarta osoba, czwarta osoba, która na przykład startowała z miejsca 16 i zebrała 2000 głosów. Mhm. Czyli na przykład w Konfederacji, a ja w Katowicach, załóżmy, zdobywam 20 tysięcy głosów i wchodzę, ale gdzieś tam, gdzie PiS ma mocne poparcie, może wejść osoba, która zdobyła 2 tysiące głosów. A w Katowicach u mnie kandydat, który na przykład zdobył 3 tysiące głosów jakiś od, ode mnie z listy, może i tak nie wejść do parlamentu. Mhm. Dlatego, że całość partii ma Rozumiem. słabszy wynik. Ale wy między partiami te, te nie jesteście konkurentami. Między partiami w sensie koalicja PiS i tak, tak, no oczywiście, że jesteśmy. No Ale jak ty konkurujesz z Morawieckim czy z kimś tam. No robię wszystko, żeby jak najwięcej osób zagłosowało za kimś z listy Konfederacja. Bo jeżeli każdy tak zrobi i cała Konfederacja będzie miała więcej punktów globalnie na całą Polskę, to my dajemy od razu więcej posłów. Do polskiego parlamentu. Czyli zamiast dziewięciu, 60 nas będzie. Mm -hmm. Jak mamy 60, wyrzeka to będzie rewolucja w polskim seminarium? Jak masz 60 konfederatów? No na to czekamy. <grym> e, bo bo ja wiesz też. co? Cze, czekamy na te zmiany. Nie? Większość ludzi jest zmęczonych tym, e, co się teraz my dzieje. My też jesteśmy. A my zmęczeni. przedsiębiorcy, ci wszyscy, którzy teraz są u władzy, oni nigdy nie mieli swoich firm, nie zatrudniali ludzi, nie generowali zysków, nie płacili podatków. Wiesz, i potem się musisz a propos, a propos podatków, a propos tych zus i przedsiębiorców, potem się musisz zmierzać właśnie z takimi jakimiś tezami, które dla kogoś, kto nigdy w życiu nie miał swojej firmy. Oni nie rozumieją, jak są wszyscy manipulowani. I my dlatego, jak ta środowiska tej prawej strony politycznej, szukamy właśnie rozwiązań. No na pewno by nam to mocno pomogło, gdybyśmy byli większą ilością posłów w Sejmie, bo mielibyśmy na pewno łatwiejszy dostęp do radia, do telewizji, do prasy, do gazet, do internetu i wtedy moglibyśmy informować ludzi, że coś jest nie tak. Na przykład takim, takim tematem a propos przedsiębiorców i Pojawia się informacja, wychodzi na przykład któryś z rządzących partii mówi, że to, że konfederacja mówi, że ZUS ma być dobrowolny, to to jest katastrofa, dlatego że jeżeli nie będziemy jako przedsiębiorcy płacić ZUS-ów, to z czego będą wypłacane emerytury? Ale nikt już nie dopowie, że roczny budżet ZUS-u to jest zdaje to to się 300 miliardów złotych, a, a my jako, jako przedsiębiorcy płacimy łącznie około 14, zdaje się, miliardów. Więc my, gdybyśmy nawet założyli, że 50% ludzi, przedsiębiorców, nie płaci ZUS-u, to my nie mamy tylko 7 miliardów. Ktoś powie, no ale to jest skąd te 7 miliardów wziąć? No tak, ale na trzynastkę rząd wydaje 15 miliardów, na czternastkę 11 miliardów, na telewizję 2 miliardy, na yy zwiększenie 500 do 800 plus yy to jest koszt 25 miliardów, Ta, to 7 miliardów to w, dla zwykłego Kowalskiego to jest ogrom, ale dla budżetu państwa to jest nic. A o ile zredukujemy szarą strefę, o ile będziesz chciał legalnie zatrudnić pracownika, o ile będziesz chciał płacić legalny VAT i podatek, jeżeli nie będziesz musiał płacić miesiąc w miesiąc, 2000 tysiące, tego ZUS-u i tak dalej. No tylko, że to trzeba odkłamywać. No ale jak mam odkłamywać, jak, no, nas, jak nas nikt nie chce zapraszać? No to nigdzie. właśnie, wiesz co, bo te, do tych telewizji dwóch jakbyście poszli, czy trzech, to, to tam byście trafili na ludzi, którzy was nie słyszą. Ale oczywiście. Moja Bo, mama często to sobie. mówiła. Jeszcze pamiętam rok temu, ja pamiętam to, kiedy mówiłem, no. mamo, zobacz, jest coś pięknego, jest jakaś masa, coś się może zmienić w tym kraju. A mama moja musisz no. o tym mówić w telewizji, musicie o tym mówić no. w telewizji. Ja mówię, no dobra, to, to, sporadyczne... to, to znaczy gdzie, to znaczy no. jak? No no. Niech, niech ty nikogo zaprosić. Dobrze, że te YouTube już są. Do, do iluś tam tak. osób się dotrze, ale, ale to jest orka na ugorze. No tak, bo to wiesz, załóżmy, film ma zasięgi 30 tysięcy, 100 tysięcy, 200 tysięcy, a ktoś wejdzie do jakiegoś, byle jakiego programu, nie chce nikogo obrażać, żadnego z redaktorów tych mainstreamowych i masz zasięg od razu 2 miliony, 5 milionów. No to wiesz, przebitka jest... Daj jeszcze, fakt, ale no. słuchać, a słyszeć. A, no właśnie. <noise> to, to... E, dobra, to to już sobie powiedzieliśmy, czyli... Cały czas się wahają te różne, te, jak się to nazywa, te. Sondaże. Sondaże, tak. No to tam wiesz, no patrzymy na to, bo to ciekawe. Liczymy, pokryjemy, bo pierwszy raz się pokazuje jakaś możliwość na zmiany. Prawda. E, i, I trzeba to wykorzystać. Na pewno łatwiej będzie już w drugiej kadencji, kiedy ludzie zobaczą, że jednak coś się wydarzyło w tej pierwszej. No ale czekaj, nie galopuj. Czemu? No, bo co w sytuacji, jeżeli jednak dotrzymamy słowa, i konfederacja nie dogada się przysłowiowo z pisem, i, e, i budżet nie, nie dogada. I budżet nie dostanie. Ja, ja mogę dać taką deklarację. Aha, no właśnie, o to miałem pytać, ja się bałem. Bo ja mam nadzieję, że wy się nie dogadacie. No tylko miejmy kwestię. Czy, czy wtedy jest taka sama możliwość działania? Jeżeli, jeżeli Konfederacja zostaje. Taka, jaka jest, czyli nie dogaduje się krótko, więc ani z jedną no. stroną, ani z drugą, no to najprawdopodobniej nie dochodzi do znaczy, to jest pewne, nie dochodzi do uchwalenia budżetu i mamy pół roku później kolejne wybory. No to chociaż, to może to, to, może to pomoże. No. To znaczy, to na pewno przez pół roku przyhamuje działanie obecnego rządu. No bo nie będą no. w stanie wtedy rządzić. Okay. Chyba, że dojdzie do niespodzianki no i uwaga, że nie do, mogli, no nie powinni ani Do że popisu nie będą dojdzie, bo może też być i tak. Że oni A. się między sobą dogadają. Ostatnio pani senator, nie wiem, czy wiedziałeś, wywiad z posłem... Przecież plują na siebie cały czas. Nie, powiedział, że prędzej się PiS dogada z PO niż z Konfederacją, więc poczekajmy. E? Może naprawdę być jeszcze bardzo ciekawe. więc e, jeśli teraz będziecie na tyle silni, że się nie dogadacie, no to później I czy będziemy? już będziemy. może być tylko lepiej. Tak mi się wydaje. I ja w to też głęboko wierzę. No, potem już będzie łatwiej, bo wtedy ludzie zobaczą, że jednak się no, nie sprzedali czy, czy coś tam. No. Znaczy, ja, myślę, że, ja myślę, że jest pełna świadomość i, y, kandydatów na, na posłów i przyszłych posłów, że koalicja z prawem i sprawiedliwością, gdyby do niej hipotetycznie doszło, to to y, właściwie no, odbiera nam y, główny oręż, czyli y, wiarygodność, dlatego tak, że tak. Y, wszyscy posłowie, ja nie słyszałem, żeby w żaden sposób obecnych i kandydujących do konfederacji kiedykolwiek wypowiedział się w sposób taki, że konfederacja chce wejść w jakiekolwiek porozumienie z PIS-em. po to, żeby PIS odstawić od władzy. Mamy świadomość, zwłaszcza ja, wiem, co, zrobi, co się zrobili zrobione. w ostatnich trzech latach i wiesz, jak to mówią Amerykanie, z terrorystami się nie negocjuje. No to czemu tak dużo by brzmiewa w tych internetach tego właśnie, że, że wszyscy chcą wskazywać na to, że wy tak zrobicie po to, żeby powstrzymać ludzi chcących od tego oczywista. A co, a co byś ty robił, żeby osłabić na przykład kogoś, kto ci chce odebrać władzę? Robiłbyś wszystko, żeby wizerunkowo... i ich... no, żona się kochać. Ty. ty do tego znał nie się jej odebrać władzę. No to jest normalne, wiesz, że takie rzeczy się będą działy, to to no. Jest jeszcze najmniejszy problem. Zobaczysz końcówkę września i początek października, zwłaszcza, zwłaszcza te dwa tygodnie przed samymi już wyborami. Ja tylko często rozmawiam z osobami bliskimi, ale również z moją ukochaną żoną i przygotowywałem ją mentalnie do tego, że te artykuły się będą pojawiać i że będą obraźliwe i że będą obra mnie obrażać. To jest normalna część. Jak listety. to znosisz? Nie myślę o tym. Tak? Uśmiecham się. I... Albo sensie się nieczuły taki. O, nie, nie, nie. nie, mam, <laughs> niestety, niestety mam wysoki poziom empatii. To jest ten problem, wiesz. Ale, ale jeżeli, w, myślę, że w coś wierzysz i masz obok sobie, która cię trzyma za Aha. rękę i masz też dobrych ludzi, którzy mówią, że, że, id że idziemy razem i nie jesteś sam w tym wszystkim mm -hmm. e, i masz też wsparcie kolegów, którzy już są w Sejmie e, i koleżanek, to, to jakoś sobie dajesz radę. Myślę, że po prostu musisz się do tego przyzwyczaić. Nie wiem, czy się do tego dane przyzwyczaić, Natomiast, no, wiesz, musisz, musisz dbać o to, żeby również od strony psychicznej po prostu nie, nie odpaść. Ja nie wiem, czy jak pierwszy raz się spotykałem u ciebie, mówiłem o tym, ale jak się spotykałem z jednym z głównych liderów Konfederacji, to było moje pierwsze spotkanie wtedy tuż po wygranych wyborach, to padło takie zdanie, że, że najważniejsze jest to, żebyśmy po prostu krótko mówiąc nie pękli. Czyli, żeby się nie pojawiła informacja nagle, że w okręgu jakimkolwiek na zachodzie, wschodzie albo na Śląsku, że ktoś z kandydatów sobie nie poradził albo nie zapanował nad, nad swoimi nerwami albo w przypływie złości nie wiem, no, wiesz, powiedział coś niecenzuralnego, dlatego że wszyscy wtedy cierpią. Czyli, jak to jest tak, jak, jak w zespole piłkarskim z 11 zawodników, tutaj jest znacznie większa grupa tych zawodników, no i każdy musi po prostu grać na, na zespół. Mhm. No, jeżeli to się nam nie uda, no to będzie ciężko. Grzegorz, tak. dobiegliśmy do końca. Ja wypiłem kawałek, akurat. E, wiesz co, no ja myślę, że to. Boję się, że to już nasze ostatnie spotkanie, bo ja nie wiem, czy potem się jakiś poseł spotka z piekarzem. Tak. Ma, mogę ci dać słowo, że Czyli z przyjemnością. ustaliliśmy, Ministrem piekarstwa będę, albo chociaż bezglutynowego piekarstwa. No, Jeżeli no. tylko takie powstanie. Tak. A jak nie, to się nie przejmuję. Drodzy Państwo, to była druga część naszego spotkania. Ja jeszcze dla Ciebie mam drobny upominek, bo jak zawsze, wiesz, że jestem piekarzem. Czyli będę miał dwie deski tym razem ja, już. Mają deskę na patrz z tej strony i ma nic. Ale z drugiej strony, jak wiesz, ma recepty na sukces. Ale czy Ty nie, napisałeś nie, coś innego niż z napisałem ja pier, pierwszą deskę. napisałem to samo, bo, bo ja nie wiem, czy to może polityków dotyczyć, bo ta recepta na sukces brzmi i to pod kątem wyborców teraz. Mm -hmm. Kochaj słuchaj, i dbaj. A to się wpasuje w WOS. Słuchaj. No przytulajcie się, całujcie nie się wiem, i dbajcie o siebie. tych posłów jest to ja Ja się cieszę, ja że tą ja deskę taką deskę. Dobrze, że nie deską. <laughs> I niech on sobie to przeczyta. Jak to ten sukces wyborczy osiągnąć. Ale dobrze, że mi tą deskę dzisiaj dajesz, bo to oznacza. Że, że ja będę mógł już zacząć oficjalnie na tej pierwszej krocie, tak, bo tak to stało, tak. wiesz, prawie, że no zafoliorowane. Wiedziałem, że nie... ci przywiózł jeszcze jedną. To tym tak, krój... razem. Będziesz pamiętał, że to ministerstwo jest do stworzenia jeszcze. Drodzy Ale... Państwo, to była druga część rozmowy. Hmm. Tydzień temu w piątek była poprzednia część rozmowy. Sięgnijcie do tej pierwszej części, bardzo proszę. Prześlijcie znajomym, bo to ostatnia minuta. Liczymy na Państwa... Obiektywną przychylność. My. Ale ja ci jeszcze muszę wejść słowo. No. Ja muszę zdradzić, co tu się dzieje w koluarach. Państwo Aha. tego nie widzicie, ale obok mnie tutaj czeka na wywiad Iwona Wierzbicka, która jest moją ulubioną dietetyczką. Oh. I chciałem powiedzieć, że stąd też uśmiech wiedzą, że obok jest taka, taka osobowość. Mają też. I za tydzień po tej naszej rozmowie będzie pierwszy odcinek rozmowy z Iwoną. No to Także zachęcam. Czujcie się już zaproszeni. Bo dzisiaj jest dzień nagrywania z czwórką wspaniałych gości. I Państwu dziękujemy. Ale jeszcze proszę, żebyście odszukali u mnie na kanale, wpisując w tą lubkę Grzegorz Płaczek. Kilka Płaczek. miesięcy temu były dwie nasze rozmowy. Tam bardziej robimy taką prywatę, opowiadamy, kim Grzegorz naprawdę jest, jak jego rodzina. Zobaczcie to. My potrzebujemy takiej normalnej przychylności. My nie musimy was do niczego namawiać. My po prostu chcemy zmieniać ten świat, no a to bez takiej bezpłatnej przychylności się nie dzieje. A jakby coś, to mamy deskę więc. E, nauczymy się. E, państwu serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Tobie Grzegorz dziękuję, że przyjechałeś. Tak zawsze przyjemnie. Tak. I obiecał, pamiętajcie, obiecał, że znowu kiedyś przyjdzie. A może już wtedy będziesz kimś, a ja tylko dalej. Czytaj tą każę, trzecią deskę to... wezmę do Sejmu. <laughs> Dobra. I powiedzisz im tam, tak macie żyć. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Dziękuję. Dziękuję. Subskrybuj kanał piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.